chciałem porozmawiać, opowiedzieć historię ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim. Początkowo miałem to zrobić w oparciu o prezentację, ale doszedłem do wniosku, że nie ma to żadnego sensu, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli opowiadałem o historii tej najbardziej okrutnej, czy to jest Wołyń, czy to jest Powstanie Warszawskie, nie ma co epatować okrucieństwem. Bo wszyscy znamy fotografię, wszyscy wiemy, jak to wyglądało, znamy filmy. To trzeba mówić o faktach. Czesiu pewnie się ze mną zgodzi, bo Czesiu tam gdzie siedzi się uśmiecha. Tu chodzi o fakty. Chodzi o fakty, o to jak było i też troszeczkę powalczymy z mitami, ale do tego zaraz dojdziemy. Proszę Państwa, sytuacja ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim, jaka była, każdy wie, ale tutaj w zależności od dzielnicy ta sytuacja się zmieniała. Tutaj pierwszą taką najbardziej takim zarzutem, który jest wobec organizatorów powstania, w ogóle osobach decydujących o Powstaniu Warszawskim, było to, że nie została poinformowana ludność cywilna. To jest jak najbardziej zrozumiałe, bo nie można poinformować ludności cywilnej z wiadomych względów. Jest wojsko, jest armia, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że funkcjonują struktury państwa, Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonuje Armia Krajowa. Nie wolno było ze względu na tajemnice, prawda, tajemnice wojskowe, aczkolwiek wszyscy wiedzieli, bo gdzieś to w powietrzu wisiało. Tutaj jest też był taki moment się pojawił, kiedy jeden z cywili z administracji cywilnej miał bardzo duże pretensje do generała Bora o to, że generał Bór nie poinformował ludności cywilnej, aby zgromadziła zapasy, że można to było rozwiązać inaczej. Dobrze, więc przechodzimy do rzeczy. Proszę Państwa, jest 1 sierpnia, wybucha Powstanie Warszawskie. Cały garnizon niemiecki w Warszawie ówczesny liczy 16 tysięcy wojska. To wojsko jest takiej średniej jakości. Rozpoczyna się Powstanie Warszawskie na Woli. Na Woli Powstanie Warszawskie trwa dosyć krótko, jest to około 7 dni, 8. Walczą tam zgrupowanie Radosław i zgrupowanie Waligóra. Ale już 1 sierpnia zostaje wydany, na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego zostaje wydany rozkaz o spacyfikowaniu powstania wszelkimi możliwymi siłami, że żadna osoba, która jest powiązana z powstaniem, praktycznie całe miasto zostaje uznane za miasto bandyckie. To jest słynny rozkaz warszawski, który wydał Himmler po naradzie z Hitlerem. Kiedy zaczynają się już te walki, kiedy Niemcy już po pierwszych 4 dniach, kiedy już wiadomo, że powstanie tak naprawdę nie osiągnęło swoich głównych założonych celów, ludzie zaczynają uciekać. Ochota, wola, ludzie zaczynają się przedostawać do Śródmieścia, do Starego Miasta. Tam, gdzie nie ma walk, tam, gdzie już kwitnie zorganizowane życie powstańcze, gdzie ludzie już się organizują. Ludność cywilna właśnie w dzielnicy Śródmieścia postanawia zakładać komitety blokowe, jakkolwiek to brzmiało głupio, ale są komitety blokowe, które organizują życie cywilne, bo trzeba pamiętać o tym, że przez pierwsze 14 dni administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego po prostu nie istniała. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Nie ma latryn, nie ma wody, nie ma jedzenia. Ci ludzie gdzieś koczują w różnych miejscach, czasami pod ścianami zbombardowanych budynków, które grożą zawaleniem. Żadna argumentacja do nich nie dociera. No jest zniechęcenie, jest apatia. I to z upadkiem każdej dzielnicy, każda ulica dostarcza, oprócz ludzi pomordowanych, oprócz tych, którzy zostali zabici, czy na skutek walk, czy na skutek represji niemieckich, ci ludzie, którzy uciekają, nie mają nic. Jest powszechne zniechęcenie, też pojawia się problem epidemii, która ma podłoże w niepochowanych zwłokach i w ogólnym braku higieny, no z wiadomych względów tak się działo. Major, jeden z dowódców z grupowania Chrobry 2 pisał właśnie, że ludziom się już nawet latryn nie chce kopać, bywają i takie przypadki, że no przepraszam, robią pod siebie, że są tak zniechęceni, to jest depresja, to jest potworne cierpienie, brak jakiejkolwiek nadziei, brak jakiejkolwiek perspektywy na przyszłość dla tych ludzi. Mi się wydawało, że w tym momencie z zachowanych relacji właśnie wynika, że w tym momencie się po prostu świat kończy. Każdy czekał, no dobrze, niech się to skończy, niech się ze mną stanie cokolwiek. To jest taka, Śródmieście jest taką kwintesencją tego wszystkiego, co się wydarzyło w całej Warszawie, bo tam się stykają, tak jak już wspomniałem, mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy, które zostały wcześniej spacyfikowane. Losy ich, jak to się mniej więcej działo, prawda? Także to jest, no mówię, temat ludności cywilnej, temat tego życia, od euforii do totalnej apatii, do totalnej depresji. Z całym rozwojem tej sytuacji, która miała miejsce w Powstańcy w Warszawie, jest tematem do dzisiaj tak do końca niezbadanym, bo
Sama Maria Lourdes, zwana warszawską Niobę, która będąc w ciąży straciła trójkę dzieci, a to dzieciątko się urodziło. Ten pan cierpiał na tak zwaną bezsenność poobozową. On zmarł w 2018 roku. Ona przez wiele lat też o tym nie chciała mówić, bo to jest tak jak w przypadku Wołynia. Wołyniem się nikt nie zajmował, bo nie było to wygodne, ale ci ludzie też nie umieli pisać, nie umieli czytać. A tłumili to w sobie, to była ta trauma nieprzerobiona. To samo było w przypadku Woli. Też nie było tak do końca, że ludzie potrafili pisać albo coś. No to były takie czasy, no musimy sobie to uświadomić. Nie każdego też było stać na szkołę i tak dalej. I ci ludzie to tłumili w sobie. Ja znam taką historię, gdzie na Woli było coś takiego, kiedyś było jak węglarze, co jeździli. Jeździli węglarze i co tydzień do jednej z kamienic już tej Woli, bo tam ponad 18 tysięcy byłych mieszkańców Woli wróciło z powrotem, ci, którzy ocalili na swoje miejsce, gdzieś tam pobudowali domy swoje, gdzieś tam starali się odbudować, przepraszam, nie pobudowali, mieszkania tej Woli, przyjeżdżał węglarz. I któregoś dnia ten węglarz po prostu zemdlał, a przyjeżdżał tam przez ponad 2 lata, dzień w dzień. Więc wzięli tego węglarza na górę, zaczęli go rozbierać, a okazało się, że to była kobieta, która była tak pościskana, jak w wyniku wydostali od niej pewne informacje. To była kobieta, która została zgwałcona przez 14 ronowców na Woli. Ona tak przeżyła traumę, nie miała się gdzie podziać, bo po przejściu ukrywała się w lesie przez jakiś czas, ona po prostu zmarła. Ona zmarła, bo ją wykończyły te warunki, ona sama węgiel dźwigała. To była osoba drobnej postury, gdzieś około 168 wzrostu. Była ta historia, to jest ta nieprzerobiona trauma właśnie, o której my musimy cały czas mówić, bo ja będę całe życie podkreślał. Ja jeździłem do Warszawy od końca lat 80. Ja widziałem, jak się zmienia postrzeganie powstania warszawskiego. I mnie szlak trafia, jak widzę te radosne pienia, jak wszyscy się cieszą, machają chorągiewkami. To jest wielka narodowa tragedia, chociażby ze względu tylko i wyłącznie na ludność cywilną. Na te pomordowane niemowlęta, na te niemowlęta, które się rodziły, umierały, na te dzieci, które umierały z głodu, na te zgwałcone kobiety, na te niszczone sierocińce, na tych ludzi, którzy zostali pod gruzami, które nigdy nie były i już nie będą doszacowane, bo my się już tego nigdy nie doprosimy. Nigdy o tym się nie dowiemy. I dla mnie dzień 1 sierpnia, już pomijam fakt, że brat mojego dziadka poszedł do powstania z pistoletem i zginął, z jednym pistoletem, który miał 3 naboje i z młotkiem i zginął pierwszego dnia powstania 19:45 na Mickiewicza. Bo ja mam to szczęście, że rodzina nasza jest bardzo duża, bo od strony dziadka było 9, od strony mamy tam znowu 9, na ojca to jest i nie wszystkich nas Niemcy wybili wirus, na szczęście. Dzięki temu mam okazję tutaj być, na przykład. My musimy o tym pamiętać, o tym wszystkim, modlić się o nich, jeżeli ktoś potrafi, rozmawiać i przede wszystkim rozmawiać mądrze, nie kłócić się. Także, a jeszcze na zakończenie, zanim zaczniemy rozmawiać, to może uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich poległych. Proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Dziękuję. Możemy sobie później pogadać.